Okej, taka sytuacja jest zaskakująca. Czas chyba coś niedługo podładować. Tak to się prezentuje na rano, jak widzieliście. Waga ekstremalnie niska, ale forma już też ekstremalnie dobra, więc myślę, że jest ok. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Lecimy oddać próbkę numer 2 do badania. Wczorajsze próbki, w zasadzie poniedziałkowe próbki mam dzisiaj w środę. Wyszło absolutnie czyste, czyli nie mam helikobakter. Nie mam też pasożytów, ale z tymi pasożytami to podobno jest tak, że to lubi nie wyjść w pierwszej próbce, więc dlatego oddaje się 3, więc jeszcze w piątek oddam jedną. A dzisiaj zwariowany dzień. Wstałem rano w ogóle. Wydaje mi się, po pierwsze tak, mam perfekcyjne trawienie na ten moment, więc oczywiście nie zapeszczając, bo to samo wam mówiłem w poniedziałek rano, a później miałem srakę, więc pomijam ten fakt, ale jak na razie jest naprawdę bardzo dobrze. No i dzięki temu też poschodziły ze mnie stany zapalne bardzo mocno. No i to spowodowało, że waga spadła mi okrutnie. Bo jeszcze parę dni temu miałem 103 kilo, a teraz jest 99,7 na rano. Więc jest naprawdę hardkorowo. Ale no to coś zrobić. To tylko pokazuje, jak istotne jest trawienie, jak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie organizmu pod względem właśnie jelit i tego, jak to się przekłada na naszą formę, bo jestem dzisiaj, kurde, niesamowicie pocięty. No, skórę mam mega cienką, mam, nie wiem, czy to było widać na materiale, ale mam prążki delikatne na pośladkach już, nawet od strony takiej wewnętrznej, więc myślę, że jestem w zasadzie, powiedzmy, może z 3 weeks out. Jakbym spiął tyłek, to bym mógł na zawody wystartować. Więc jest naprawdę bardzo dobrze. Dzisiaj jest dzień wolny. Myślałem nawet, czy nie zrobić treningu, ale moja kochana żona zrobiła mi prezent i zabiera mnie dzisiaj do Warszawy na koncert jednego z moich ulubionych wokalistów folkowych, Bena Howarda. Jeżeli ktoś nie zna Bena, to zachęcam sobie przesłuchać. No jestem mega podekscytowany, bo powiem wam szczerze, że ta nowa płyta jest naprawdę bardzo dobra, mimo tego, że ona wchodzi dopiero po którymś przesłuchaniu. Także pokażę wam dzisiaj, jak zorganizować swoje jedzenie na wyjazd, jak my to robimy. No i będę coś musiał wykombinować, bo niestety, ale o 21 zaczyna się koncert, a nie wolno wnosić jedzenia, a tam jeszcze mamy kawałek, żeby do tego koncertu dojść, więc będę musiał to tak zorganizować, żeby to miało ręce i nogi, ale damy radę. I kolejna kwestia jest taka, że jest godzina już prawie 7, normalnie jem o 6:30 posiłek, ale postanowiłem, że delikatnie sobie przeciągnę ten pierwszy posiłek, właśnie żeby nie mieć później problemów w trasie, z tym, że gdzieś tam jestem głodny, zwłaszcza, że nie mogę nawet się kawy napić. No i tak, pokażę wam, jak to dzisiaj wygląda, pokażę wam, jak to zaplanowałem i pokażę wam, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Pewnie skleję dzisiejszy i jutrzejszy, ze względu na to, że dzisiaj wpada vlog, a jutro chciałbym, żeby w końcu wpadł podcast z Justinem Harrisem, którego nagrałem chyba z 3 tygodnie temu, więc czas najwyższy. Idę nabić trochę kroków, bo dzisiaj pół dnia spędzę w samochodzie. Powiem wam, że kurde, czuję się świetnie. Jest godzina niecała 7, tam 6:40, wstałem 4:45. Zrobiłem 50 minut cardio, ukąpałem się, ogarnąłem się, wypiłem swojego szejka tego porannego. Oczywiście tam z glutaminą, z kolagenem. No i co? I mam mega dużo energii.
niepotrzebna kawa, niepotrzebne nic, więc pewnie oczywiście będę miał gdzieś w okolicach, nie wiem, południa crash energetyczny jak zawsze, ale no powiem wam, że kurde, jednak to trawienie to jest masakra i tak naprawdę człowiek tego nie docenia, dopóki nie ma naprawdę dobrego trawienia, więc tak tylko chciałem o tym wspomnieć, bo miałem niedawno sytuację, w której pisze mi zawodnik, że no, zobaczył gdzieś tam na Instagramie u mnie, pozdrawiam serdecznie, bo pewnie ogląda to, od razu mówię, że nie jest to w żadnym wypadku personalny atak, ale warto się nad tym zastanowić, bo na Q&A odpowiadałem na to, na pytanie, czy używam różnego rodzaju wypełniaczy, takich rzeczy jak żelatyny i tak dalej do posiłków. Ja osobiście nie używam, właśnie ze względu na to, że uważam, że takie rzeczy są zbędne i jedyne co robię, to zamulają trawienie. No i on właśnie mówił, że zauważył ostatnio, że ma, bo mu się pogorszyło trawienie, a je, uwaga, 3 litry. 3 litry dziennie. Galaretki zero. Daje do tego 50 gramów praktycznie żelatyny. Więc pomyślcie sobie, o ile efektywniejszy byłby prep, o ile ostrzejszą mielibyście formę, o ile więcej energii w ciągu dnia byście mieli, gdybyście obcięli te wszystkie rzeczy, które wam tak naprawdę mulą bardzo mocno organizm. Ja wiem, że to się tak często wydaje, że a wrzucę czwartą kawę, to się obudzę i nagle się włącza taki efekt absolutnie odwrotny. Nagle siada trawienie, nagle siada samopoczucie i tak naprawdę po tej czwartej kawie się czujesz gorzej niż po wypitych dwóch czy jednej. Dlatego nie zawsze tego typu zapełniacze i rozwiązania różnego rodzaju są dobrym pomysłem. Czasem trzeba po prostu to zdusić sobie i też uświadomić sobie, no jesteś na prepie, jesteś na redukcji, czy ogólnie na deficycie, to nigdy nie będziesz czuć się tak energetycznie, jak gdybyś był w okresie podaży wysokiej ilości kalorii. No to jest oczywiste i też nie wolno o tym zapominać. I sztuczne napędzanie tego wydaje mi się, że nie jest absolutnie rozwiązaniem. Dlatego taki rant ode mnie z rana. Dbajcie o trawienie, nie przesadzajcie ze stymulantami, nie polegajcie na stymulantach i będzie dużo lepiej. Posiłki na podróż przygotowane. W każdym jest po 150 g cukinii smażonej, tak inaczej smażonej, duszonej i 250 g indyka. Do tego po 5 g oleju makadamia i tutaj wszelkiego rodzaju suplementacja też jest przygotowana. GW, BPC i Joszka od innego producenta, bo tamta mi się skończyła. Moje leki niestety na żołądek, Esox, tutaj te Saccharomyces i nasze rzeczy, do, które będą potrzebne do tego, żeby zrobić sobie kolację, śniadanie jutro i tak dalej. Także pamiętajcie, kod Olszewski, zbieram się. Lifehack, jak się zbieracie gdzieś na podróże i tak dalej, to warto jest sobie zakupić taką torbę. To jest taka torba, do której można umknąć żarcie, bardzo wygodna sprawa. Nie dość, że szybko się z tego korzysta, jak potrzebujecie wyciągnąć jakieś żarcie, to jeszcze jest bardzo pakowna, mamy tutaj jeszcze wagę spakowaną, suplementację, płatki jakieś owsiane i tak dalej, wszystko jest w jednej torbie, także polecam zakupić, niezależnie już czy z firmy jakiejś Jim Beam, czy z jakiejś innej, obojętne. Miałem też tego M-Shielda i powiem wam, że wszystko to jest jedno i to samo, kwestia tylko tak naprawdę wygody i dobrej ceny, żebyście się znaleźli i jest obojętne jaka firma. Dobrze, jesteśmy już na mieszkaniu, oczywiście po dużych problemach z dojazdem. Mieszkanko bardzo ładne, malutkie, ale fajne. Jest też tarasik, dość spory. Także spoko. O Jezus, powiem wam, że jestem mega głodny, jestem mega już wykończony. Także trzeba sobie chwilkę dychnąć, jeszcze muszę zejść na dół, przeparkować samochód. No i jem posiłek. Kolejny posiłek, czwarty, później przed wyjściem na koncert zjem sobie piąty, a jak wrócimy z koncertu, czyli pewnie około 23, zjem ostatni posiłek. Także tak sobie to zaplanowałem. Romantyczna wieczerza. Siedzimy, jemy i odpoczywamy, bo jest po czym. W końcu siedziałem 4 godziny w aucie.
wiecie, jak jest. Nowoczesność, XXI wiek. Taka sytuacja. No bo właśnie rozmawiałem z Lukim. Wrzuciłem na stories zdjęcia, zobaczył Luki i mówi, że trzeba coś załadować, także jutro testujemy, z flakami jest na razie dobrze, więc testujemy jutro ładowanie. W planach jest pojechać do Roberta Burnejki na siłownię, także zrobię kozacki trening plerów. No i co, cały dzień sobie coś podjem, jutro 800 gramów węglowodanów, więc nie pamiętam jak to jest. To jest więcej niż mam przez cały tydzień aktualnie, także nie ukrywam, że jestem mega zadowolony. No i co? I będę miał więcej energii, żeby ją spożytkować jutro na zwiedzanie Warszawki, także jutro przygram Wam coś więcej, a tymczasem robię sobie herbatkę, jem posiłek przedostatni i ruszamy na Bena Huarta. So I'll go back to working through the gentle hours of the evening, where the weather and the wine. Mamy godzinę 23. Ostatni posiłek, 250 indyka, którego rozsypałem właśnie, pokazując Wam. Bardzo superowo. 100 gramów kleiku, 100 gramów banana, masło migdałowe z kakao. Klasyka. Koncert mega dobry. To był najlepszy koncert, na jakim byłem od bardzo, bardzo dawna. Jestem mega zadowolony. Ale jest już późno, więc trzeba zjeść. A jutro trzeba załadować. Także widzimy się jutro z samego rana. A i żeby nie było leniwe gnoje, dzień kończę na 11 tysiącach kroków. Dobranoc. Zazdro. Takie delivery by mi się przydały. Jak ktoś z Matchfitu ogląda, jestem chętny na współpracę. Dzień dobry, dnia następnego. Witam Was z moją niesamowicie pokręconą fryzurą. Wczoraj nas trochę zmoczyło, już nie miałem głowy i tak to właśnie wyszło, że tak to wygląda. Jestem na swoich porannych kroczkach, 50 minut aktywności, jak zawsze, nic się nie zmienia. Niezależnie gdzie jestem, dla mnie żadna wymówka, że jestem w innym mieście, bo patrzcie co tu jest. Chodnik. Chodnik jak w każdym innym miejscu na ziemi. Także to jest żadna wymówka, że się było na wyjeździe i tak dalej. Swoje trzeba zrobić. Pamiętajcie, że nikt Was do tego nie zmusza. Absolutnie nikt Was do tego nie zmusza. Więc wmawianie sobie, że się czegoś nie da zrobić, to jest oszukiwanie tylko i wyłącznie samego siebie. I jeśli ktoś naprawdę chce robić efekty, to powinien traktować każdy dzień tak samo serio. Nie jeden bardziej serio, drugi mniej, tylko dlatego, że ma lepsze lub gorsze warunki. Tylko każdy dzień dokładnie tak samo. Sztuka konsekwencji to jest sztuka osiągania sukcesu w życiu. I tylko i wyłącznie w taki sposób. Nie ma innej, prostszej, łatwiejszej, szybszej, nie wiem, powiązanej z kontaktami i innymi rzeczami w tej akurat dziedzinie życia drogi. Więc zachęcam Was do tego, żebyście myśleli o tym, żebyście myśleli o sobie, myśleli o swoim celu, bo wszelkiego rodzaju pokusy, wszelkiego rodzaju chwilowe takie strzały dopaminy, bo ktoś, nie wiem, zje pizzę, czy stwierdzi, że dzisiaj się gorzej czuje, to nie zrobi cardio, albo gorzej się poczuje, to nie wyrobi dzisiaj kroków i tak dalej. To jest chwilowe. Nie jesteście nigdy, uwierzcie mi, aż tak zmęczeni, żeby nie móc pochodzić, zrobić cardio, czy przytrzymać michy. Nie wmawiajmy sobie, że jest inaczej. Przejdę się troszkę. Robię zakupy. Dzisiaj 800 gramów węglowodanów. Oj, nie będę ukrywał, że czekałem na to.
zrozumcie mnie źle, ja tam jestem w stanie robić bardziej hardkorowe ścinki, ale to już jest, nie wiem, 18 tydzień chyba redukcji. No i przez te 18 tygodni fajnie by było zrobić chociaż takie jedno fajne ładowanie, więc cieszę się na to ładowanie dzisiaj. Trochę warunki są niekorzystne do tego, żeby robić ładowanie, bo cały dzień będziemy na nogach. Musimy o 11 też dzwonić mieszkanie, ale dla chcącego nic trudnego. Witam Was w posiłku pierwszym. Mamy tutaj 100 gramów płatków owsianych, 100 gramów banana. Tutaj mamy 2 całe jajka, 140 gramów indyka. Dzisiaj troszkę białka jest mniej. 25 gramów wafli ryżowych i suplementacja poranna. Także tak wygląda posiłek numer 1. Jest tutaj 120 gramów węglowodanów, 50 gramów białka i 10 gramów tłuszczy. Śniadanie. Trzeba brać przykład najlepszych z ryczapiany i owsiankę wypijamy, nie jemy, pamiętajcie. Chociaż tak sobie myślałem ostatnio, oglądając cały ten Bigger by the Day ryczapiany, jak mnóstwo on tam kiepskich informacji tak naprawdę udziela, w stylu trzeba jeść jak najszybciej, żeby zmieścić jak najwięcej jedzenia. Dyskusyjne, ale wiecie, to stara szkoła. Oni tam nie liczą niczego. Zresztą on je 6 posiłków dziennie, dojada z 5 posiłków w ciągu dnia, ale ich nie liczy, bo to są przekąski. Także tak to wygląda. No ale... nie każdy może być ryczampianą. Tak to wygląda, jak rzucicie na reklamówkę. 30 groszy. I tułam się debil. Za godzinkę zbieramy się na trening, więc pokazuję Wam ten przedtreningowy posiłek. 100 gramów kleiku ryżowego, 100 gramów banana, 200 gramów tuńczyka i 50 gramów wafli. To są karmelowe, ryżowo-kukurydziane. Tak wygląda posiłek przedtreningowy. 140 gramów węgli, 5 gramów tłuszczy, 40 gramów białka i za około godzinę leci intra-workout, w którym też są węglowodany. To już nie będę chyba pokazywał, po prostu tam jest 20 gramów węglowodanów i 30 gramów EA. I pokażę Wam pewnie trochę z treningu coś, bo jedziemy na Burneika Gym. I pokażę Wam, jak wygląda posiłek potreningowy i kolejne posiłki. Chociaż kolejne posiłki nie są magiczne, jest to po prostu ryż i kura, ale jednak. Rozwiązanie intra-workout, żeby nie zabierać wszystkiego. Wziąłem po prostu aminki EAA w formie z takich saszetek, jak to się mówi, próbek? Próbek chyba, nie? Próbek. Jeszcze z zawodów nam zostało. Dwa smaki różne, więc mam nadzieję, że się nie pożegam. I kupiłem sobie Oshi z cukrem. Ona ma 5 gramów węgli na niecałe, 4 coś gramów węgli na 100 ml. Więc ma w całym opakowaniu 24 gramy węgla. Mam nadzieję, że Luki wybaczysz mi 4 dodatkowe gramy węgli. Najwyżej spuchnę trochę mocniej i się wypełnię. Takie rozwiązanie. Teraz to wpakowuję tutaj, tylko muszę jeszcze dopić tą wodę do tego poziomu mniej więcej i zbieramy się na Burneika Gym. Żałuję tylko, że nie mogę spróbować, nie jestem na przykład w środku okresu masowego, pewnie mam brudne usta z czekolady. I nie mogę spróbować się z tymi złotymi hantlami. Chociaż wiem, że pewnie bym się zbłaźnił, ale kto wie. No, nie no, najwięcej wyciskałem chyba 70 hantle na 12 razy, tak mi się wydaje, więc do tych stówek to jeszcze daleko. Także no, jeżeli to Sajan oglądasz, to niezależnie od tego, co mówili wszyscy ci ludzie, którzy kurwa twoją technikę oceniali, to dla mnie jest dozgonny szacun. Jesteś przedzikiem i jak możesz, to wpadaj do mnie na trening, to pomogę ci nosić hantle i odkładać ciężary. Jak już nagrywam, to Wam nagram, jak wyglądają posiłki następne. Nie będę nagrywał każdego posiłku, bo dzisiaj nie ma na to czasu. Zresztą co ja będę nagrywał? Dzisiaj praktycznie nie ma nic fancy. 75 gramów wafli ryżowych zwykłych, nie, parę zwykłych i parę jeszcze karmelowych. Do tego jest 100 gramów kleiku, oczywiście 100 gramów banana. I to jest potreningowy, czyli 160 gramów węgli.
I do tego jest jeszcze 200 gramów indyka, ale to mam w osobnym pudełku. Tutaj po 200 gramów indyka, po 150 gramów ryżu, po 150 gramów szpinaku i po 10 gramów masła migdałowego w ramach tłuszczy. I tak wyglądają posiłki praktycznie do końca dnia. Ostatni pokażę Wam już w domku. Dobra, jestem w zasiłce Burmeika Gym, żeby było potwierdzenie. Powiem Wam, że całkiem fajna siłka. Zaraz się rozglądę, zobaczymy co dzisiaj zrobię. Jeszcze dzisiaj jakieś maszyny, bez żadnych dużych ćwiczeń, bo nie za bardzo jeszcze mogę. Natomiast no, będzie już się dużo mocniej, jestem doładowany węglami, więc nie mam wyboru.
jeszcze izolacja. Tak, tylko żeby delikatnie potępować sobie ten najczęściej grzbietu. Jak widzieliście, objętościowo dość, ale teraz tak trenuję w taki sposób. Mało mnie to interesuje, ile robię serii, mało mnie to interesuje. Mam jakiś taki schemat, który mam ustalony w głowie. Przechodzę od ćwiczenia do ćwiczenia. Jak czuję, że potrzebuję zrobić więcej niż jedną serię. Ogólnie tak, mam założoną jedną serię mocną, taką z pauzem albo z jakąś formą intensyfikacji. I później, w zależności od tego, czy czuję, że potrzebuję sobie jeszcze dorobić coś, czy nie, to robię albo tego nie robię. Czyli taki trochę freestyle, powrót do korzeni, bez zbędnego kombinowania, bez pierdolenia jakiegoś, bez jakichś zaawansowanych form periodyzacji treningowej i innego shitu. Po prostu przyjść, zajechać się, wrócić do domu, dokarmić i tak to wygląda. Nie będę już dogrywał serii takich pompujących. Na koniec jeszcze zrobię dwa ćwiczenia na łydkę i to tyle. Będziemy jeść. Kojarzycie w filmie z Arnoldem, jak robił te tak zwane tanki cow raises, czyli te takie osiołki na ciemność? Patrzcie, co tu jest. Maszyna na osiołki. Nie ma innej opcji. Robimy łydki na maszynie na osiołki. Jedno na stojąc, jedno siedząc, zmieniam. Czasem zaczynam od siedząc, czasem od stojąc. Ale w związku z tym, że mam tą maszynę, której nie mogę nigdzie indziej dostać tak naprawdę, to zrobię sobie jeszcze jedną po prostu ciężką serię tutaj. Może dorzucę jakiś dropset, response, coś takiego. I to wszystko. Już za łydkami. Nie zanudzam. W ostatniej serii pleców zrobiłem podwójny dropset. I to w zasadzie tyle. Robię, bo Sylwia już na mnie czeka i widzimy się po siłku, po treningu. Dobra, rap treningu. Po treningu już wiecie, co mam, także nie będę mówił. Udało się nawet spotkać pana Roberta Burnejkę, także bardzo mi jest miło. Raczej tego nie będzie oglądał, ale gdyby oglądał, dziękujemy bardzo za zdjęcia. To co, jemy i się zbieramy. Nie wiem jeszcze, co będziemy robić, ale wygląda na to, że nic, bo leje zajebiście. Także czy ja chciałem wam coś powiedzieć? Chyba nie. Chyba to wszystko. No nic, widzimy się pewnie w posiłku ostatnim, bo już raczej wam ryżu z kurczakiem, w zasadzie z indykiem nie będę pokazywał. Pokazywałem wam wcześniej, także wiecie, jaki jest kolejny i jeszcze kolejny posiłek. Czas wyrobić ostatnie 3000 kroków na dzisiaj. Wracaliśmy ponad 4 godziny z Warszawy. Jeszcze do tego złapałem 300 mandatu za prędkość. Także można powiedzieć, że to bardzo dobrze. Cześć, że bardzo dobrze przebiega podróż. Na pewno kosztownie. Tak. No i co? Powiem wam tak, dzisiaj cały dzień jedzenia węgli. Cały dzień jedzenia, no, niemałych posiłków. Zero problemów żołądkowych, zero problemów trawiennych. Zero jakichś biegunek, tego typu rzeczy. Więc na ten moment jestem mega usatysfakcjonowany. Pytanie tylko brzmi wciąż, co powodowało problem. I tutaj skłaniam się ku chyba odżywce białkowej. Nie wiem, nie chcę na razie rzucać żadnych ostatecznych ogłoszeń, bo ja wiem, jak to jest. Ja coś mówię tutaj i dostaję od was później 300 wiadomości prywatnych lub w komentarzach. Piszecie mi, no miałem tak samo, albo coś tam, ogólnie spoko, przy czym w większości przypadków, wiecie, to jest tak personalna sprawa, ciężko jest powiedzieć, że mieliście to samo, zwłaszcza, że jeszcze nawet nie wiadomo, co ja mam, nie? Więc tak naprawdę
ciężko jest powiedzieć. Objawy mogą być podobne, ale przyczyna objawów to może być tysiące różnych powodów. Także tutaj nie chciałbym jakoś tego tak podsumować teraz. Zobaczę, dokończę sobie ten tydzień. Muszę się przyznać, że podczas tej podróży wypiłem jednego Monstera w trakcie jazdy, więc trochę oszukałem, bo miałem nie wrzucać energetyków w rzeczach na słodzikach. I chociaż słodzików używam cały czas, natomiast używam ich cały czas bardzo mało. To jest 5 tabletek do klejku, więc dzisiaj użyję 15 słodzików, ale normalnie tych słodzików jest 10 dziennie, 10 tabletek. Dla jednych to bardzo dużo, dla innych to śmiesznie mało. Nie wiem, mi się wydaje, że taka ilość to jest, bierzcie pod uwagę fakt, że ja nie piję napojów zero. Nie dodaję do kawy, bo kawy nie piję. Nie dodaję do żadnych innych płynów, słodzików, także to jest tyle słodzika, co mam na cały dzień, więc to nie jest tak, że oprócz tych 10 czy tam 15 tabletek dziennie wypijam jeszcze 4 litry coli, jak niektórzy. Więc wydaje mi się, że nie są to jakieś szalone ilości. No i też na razie moje trawienie by to potwierdzało, że to się w żaden sposób nie przekłada negatywnie. Zobaczymy. Ja sobie działam cały czas konsekwentnie. Trzymam się jakiegoś tam ustalonego przed siebie protokołu, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Widzimy się w ostatnim posiłku. Chowam rękę, bo mi odpada. To już jest koniec. Ostatni posiłek 6. 200 g piersi z indyka, 50 g wafli smakowych, 100 g kleiku, 100 g banana i kakao. Bez tłuszczy w tym posiłku, 140 g węgli, 50 g białka. Dobranoc wszystkim, kto dotrwał do tego momentu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. I jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, do używania mojego kodu Olszewski na stronie propeptydy.pl. Dzięki bardzo, że jesteście. Trzymajcie się i na razie.